Dzień dobry. Temat oleju rzepakowego. W związku z reklamą, którą pewnie wiele osób z Was widziało, a mianowicie chodzi o to, że olej rzepakowy ma 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa. No i teraz, niektórzy mówią, ojej, to jest kłamstwo, tak nie powinno być, ta firma powinna odpowiedzieć. Prawda jest taka, że gdy zaglądamy w tabelę składu wartości odżywczych, no to faktycznie olej rzepakowy ma 10 razy więcej kwasów omega-3 od oliwy, ale jakie to ma znaczenie? Nie ma znaczenia. To jest takie samo znaczenie, jakby Wam powiedziano, że margaryna jest bogata w kwas omega-3. I je, wszyscy się rzucają na margarynę. Trzeba sobie kupić margarynę, bo od tego będziemy mieli zdrowy mózg. Raczej nie zdrowy, a brak. No niestety, tak to działa. To, co nasz organizm potrzebuje i to, co się może kłócić Wam z tym, gdzie teraz media propagują, bo wiadomo, jest takie ciśnienie na dietę wegańską, wegetariańską, że tylko tłuszcze roślinne są super. Otóż badania pokazują, że tłuszcze roślinne, które są utlenione, które dłuższy czas gdzieś tam na przykład zalegały i uległy uszkodzeniu, czyli na przykład mamy taki super, wiecie, olej taki z pierwszego tłoczenia, no i ten olej, powiedzmy, gdzieś tam se stoi po terminie ważności albo minęło ileś tam czasu od wytłoczenia. Im dłużej, tym gorzej. Dlatego oleje przechowujemy w czym? W szkle i w ciemnych butelkach. Stąd też dobrej jakości oliwa jest zawsze w ciemnym szkle. Stąd też oleje wyciskane, świeżo wyciskane zawsze są w ciemnym szkle. Więc taki olej typu na przykład oliwa jakaś tam, nie wiem, z wytłoczyn, rafinowana i tak dalej. Lipa. Jeżeli mówimy o oleju słonecznikowym, to jest lipa lipy. Dlatego, że nie dość, że to jest olej rafinowany, to jeszcze ma przewagę kwasów omega-6, a te są prozapalne i aktywują kaskadę szlaku arachidonowego. No, prozapalne eikozanoidy i tak dalej. To są takie związki, które się aktywują w sytuacji, kiedy spożywamy tego typu tłuszcze. Jest to związane ze szlakiem przetwarzania się poszczególnych kwasów tłuszczowych w naszym organizmie, enzymów, między innymi mamy coś takiego jak enzym delta-6 desaturaza, który nam zmienia te początkowe warianty, na przykład w przypadku omegi-3, jak mamy omegi-3 roślinne, które właśnie zaraz chciałam dojść do tego, że one są takie trochę bezsensowne w niektórych sytuacjach. I one przy pomocy enzymu delta-6 desaturaza, czyli z tych konfiguracji alfa-liponowy, mają się zmienić na dokozaheksaenowe i eikozapentaenowe. I te dwa to są właśnie te, które się potrafią wbudowywać w nasze komórki. Potrzebuje ich nasz mózg, w szczególności mózg potrzebuje DHA. Stąd mamy takie, wiecie, słynne reklamy margaryn, że one są z kwasami DHA i EPA i wszyscy się cieszą, jakby po prostu, wiecie, jak to się mówi, jak szczerbaty na suchary albo... nie wiem co, jak ślepa kura jajko, są takie powiedzenia, nie? Nie wiem, tam coś w ten desen. No, cieszy się, przeżywają to albo przeżywają jak mucha okres. Na pewno znacie jeszcze jakieś takie powiedzenia. Ale to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Po pierwsze, u osób, które mają dość dużo stanów zapalnych, u tych osób i tak już przeważają te wszystkie prozapalne czynniki. W związku z tym spożywanie olejów roślinnych z kwasami, z przewagą kwasów omega-6, tylko dolewa przysłowiowej oliwy do ognia, czyli te stany zapalne nasila w organizmie. A kto dzisiaj nie cierpi na stany zapalne? Słuchajcie, są badania, które pokazują, że spożywanie olejów roślinnych zwiększa ryzyko wystąpienia epizodów kardiologicznych. No tak, dlatego, że już dzisiaj wiadomo o tym, że miażdżyca, czy cukrzyca, insulinooporność, osteoporoza, to są wszystko choroby o podłożu zapalnym. Tak samo nowotwór, choroby autoimmunologiczne. Więc my powinniśmy dążyć do czynników przeciwzapalnych. I teraz, kiedy taki producent oleju rzepakowego mówi nam, że olej rzepakowy ma 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa, to wszyscy się cieszą jak właśnie ten szczerbaty na suchary. Chociaż on się chyba nie cieszy, nie? Z powodu tych sucharów, bo jak on ma to niby zjeść? No. Chyba może ma dobrą protezę. No ale... wiecie, do czego zmierzam. To się wszyscy cieszą. I ta reklama zakłamuje rzeczywistość, bo jednocześnie nie mówi się o tym, że olej rzepakowy jest olejem rafinowanym, a więc dla nas totalnie bezużytecznym, czyli wszystko, co tam wartościowe było, zostało wywalone z niego, a później sztucznie włożone, bo proces przygotowania takich olejów jest dość złożony chemicznie. No i są to omegi-3 w postaci ALA,
czyli muszą być przekonfigurowane. A biorąc pod uwagę, jak mamy często uszkodzone mitochondria, uszkodzone komórki, uszkodzone nas cały system w organizmie, taki detoksykacyjny, immunologiczny, no to powinniśmy dostać coś gotowego, tak? Stąd też popularność suplementów właśnie z DHA, z EPA, tranu dobrej jakości. No właśnie, czy spożywanie produktów odzwierzęcych dobrej jakości, w niektórych z nich znajdują się naturalnie DHA i EPA, głównie w rybach. Próbuję moje psy wyciągnąć, ale tak, Riku ma potężny patyk. Leon akurat musi tutaj wysikać się. Więc sytuacja z moimi psami, nagrywania podczas spaceru, jest dość trudna. A oni doskonale wykorzystują sytuację. Więc olej rzepakowy w ogóle nie powinien stać koło oliwy. Badania pokazują, że oliwa jest jednym z bardziej przeciwzapalnych dla nas substancji. Można powiedzieć, że to jest taki antyoksydant w płynie. Czyli pomimo tego, że faktycznie oliwa nie ma za dużo tych kwasów omega-3, ma ich bardzo mało, no to co, bo to i tak są ala. Ma również omega-6, okej, to są prozapalne, ale nie ma ich dużo. Ale ma bardzo dużo kwasów jednonienasyconych, omega-9. I to jest ciekawe, bo o tym się nie mówi, że 70% oliwy, no to są te omega-9, czyli jednonienasycone, czyli takie, jakie są w mięsie, nie? W mięsie się mówi, że jest promiażdżycowe, a o oliwie się nie mówi. W mięsie też mamy bardzo dużo tego kwasu omega-9, bodajże 50%. To zależy prawdopodobnie od kawałka mięsa, ale nie jest prawdą, że mięso ma głównie nasycone. Dlatego bardzo ważne jest, żeby do swojego jadłospisu włączyć oliwę, bo ona działa przeciwzapalnie. Ja wiem, że możecie pytać o różne inne oleje, ale takim podstawowym tłuszczem dla nas powinien być tłuszcz, który zawiera w składzie cholesterol. No tutaj jest mnóstwo badań, które mówią nam o tym, że cholesterol jest kluczowy dla naszych komórek, dla mózgu i bez tego nie funkcjonuje nam gospodarka hormonalna. Dzisiaj mamy, jak nigdy wcześniej, problemy z mgłą mózgową, z koncentracją, z racjonalnym myśleniem, z racjonalnym ocenianiem sytuacji. Bardzo dużo osób cierpi na choroby neurodegeneracyjne, chorobę Parkinsona, Alzheimera. I wiadomo, w tych chorobach tam, w Alzheimerze na przykład mówi się, że beta-amyloid, nie? Ale beta-amyloid, prawdopodobnie już naukowcy się trochę wycofują z tych wcześniejszych teorii, pojawia się po to, żeby nas chronić. Tak samo jak cholesterol pojawia się po to, żeby nas chronić. A my myślimy, że to jest wróg i walczymy z cholesterolem, dlatego cholesterolu nie jemy. Efekt jest taki, że myślimy coraz gorzej, mamy problem z rozmnażaniem się, mamy problemy z gospodarką hormonalną. No i to jest, powiem tak, równia pochyła. Więc wracając do oleju rzepakowego, to nie jest dobry olej i absolutnie nie można go porównywać do oliwy. Ja wiem, że wiele osób mówi, że to jest oliwka północy, ale to jest straszne kłamstwo. To zupełnie jest coś innego. Olej się wyciska z pestek, z takich, wiecie, tych ziarenek, tak? Które mogą działać prozapalnie dla nas. Poza tym, no, jak jest spryskiwane po oleju rzepaku. A jeżeli mówimy o oliwce, tam nam jakby ten element odpada. Ja wiem, że pola oliwkowe, czy tam gaje oliwkowe również mogą być w nie najlepszy sposób uprawiane. Niemniej, jeżeli chodzi o oliwę, to jest niesamowita ilość badań na to, jak silnie działa przeciwzapalnie na nasz organizm. Więc oliwa jest bardzo dobrym olejem jako taki główny składnik, bo kwasy omega-9 są takie neutralne dla naszego organizmu. Koniecznie trzeba dołożyć suplementację DHA i EPA i to powinno być w ilości 2-3 gramy, więc tutaj może być jakiś dobrej jakości tran. Ja na przykład polecam Marinexa Biocardin, bo on ma dość dużo tych omegi, ale możecie przyjmować w kapsułkach równie dobrze. Sprawdzajcie zawsze, ile jest tych omegi, no bo to nie jest 200-300 miligram, które my musimy suplementować, tylko 2-3 gram. No i oczywiście w diecie musi pojawić się cholesterol, więc żółtka, jaje, podroby, słonina, smalec gęsi, to jest nam potrzebne, bo dzięki cholesterolowi jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. A jeżeli ktoś mówi, że nasz organizm sam wytwarza cholesterol, to tak, to ma rację, tylko że
w sytuacji, w której my żyjemy w tak dużym pobudzeniu systemów neuroendokrynnych, gdzie otacza nas mnóstwo czynników, które stale pobudzają nasz organizm, to my przecież potrzebujemy cholesterolu, który się później zmienia pregnenolon. Potrzebujemy to na potrzeby hormonów steroidowych. A pregnenolon jest również przez mózg wykorzystywany, więc jak ty nie masz cholesterolu, to nie masz niczego. No, witamina D się produkuje również z cholesterolu. I jeżeli ty się stresujesz, no to tak to działa, że jest taka konkurencja trochę. Co jest dla nas lepsze? Kopulacja czy ucieczka w sytuacji zagrożenia? No nikt rozsądny nie kopuluje, no chyba, że jest już w takim, wiecie, z pięciu, nie? Ale natura nas wyposażyła w ucieczkę. Więc jeżeli żyjemy w stresie, to my generalnie będziemy dążyć do tego, żeby uciec, a zatem pójdzie taką ścieżką sobie tam w stronę kortyzolu i na hormony płciowe niestety zbraknie. A tu się śniadanko szykuje, czyli czysty cholesterol, kupę jaj. Nie wiem, ile jest. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, pięć jaj. Szynka własnej roboty. Smalec, czyli dżem ze świni. No i standardowo chrzanik, a on jest taki przepyszny. I żeby było zdrowiej, to będzie jakiś tam ogórek. I tak smalec wyjadam widelcem, dlatego że to jest dość dużo mięsa. Tak to wygląda. Cholesterol w żywej postaci. Pójdzie mi prosto w mózg.